Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was bardzo serdecznie 11 września w poniedziałek. Dzisiaj fragment z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, a wersety od 6 do 11. Posłuchajmy. W inny szabat, gdy Jeszua wszedł do synagogi i nauczał, był tam pewien człowiek z uschniętą ręką. Nauczyciele Tory i Prusim uważnie obserwowali Jeszuę, aby zobaczyć, czy uzdrowi w szabat, tak aby mogli go o coś oskarżyć. On jednak wiedział, co myślą i rzekł do człowieka z uschniętą ręką: podejdź tu i stań tak, abym cię widział. Podniósł się i stanął tam. Wtedy Jeszua odezwał się do nich: pytam was teraz, co jest dozwolone w szabat? Czynić dobro, czy czynić zło? Ocalić życie, czy zniszczyć je? Potem spojrzawszy wokół na wszystkich, powiedział do tego człowieka: wyciągnij rękę. A gdy ją wyciągnął, ręka została uzdrowiona. Ale pozostałych ogarnęła wściekłość i zaczęli się naradzać, co mogą zrobić Jeszui. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, nie jest to dzisiaj łatwa Ewangelia, dlatego że ona mówi nam w sposób łatwy, tłumaczy nam naszą rzeczywistość. Również, owszem, użyję tego słowa, rzeczywistość przedwyborczą. Pan Jezus zadaje takie proste pytanie. Pytam was, co jest dozwolone w szabat? Czynić dobro, czy czynić zło? Ocalić życie, czy zniszczyć je? Moi drodzy, oczywiście ten szabat jest tutaj pretekstem pewnym, bo w inny dzień tygodnia Pan Jezus nie zadałby tego pytania, bo jakoby w inny dzień tygodnia to pytanie byłoby bezpodstawne. Więc ten szabat jest trochę takim pretekstem do tego, żeby oskarżyć Jezusa, żeby go w jakiś sposób podejść, zniszczyć. Tu zostało to bardzo jasno powiedziane, że nauczyciele, właśnie ci Prusim, obserwowali Jeszuę, aby zobaczyć, czy w szabat on uzdrowi, tak aby mogli go o coś oskarżyć. I to pytanie Jezusa jest pytaniem oczywiście bardzo jednoznacznym i retorycznym. Nikt nie miał wątpliwości, że w szabat nie wolno czynić dobra, ani nikt nie miał wątpliwości, czy w szabat życie trzeba ocalić, czy zniszczyć. Ale ogarnęła ich wściekłość, bo nie potrafili z tej trochę pułapki Pana Jezusa w tym pytaniu retorycznym i oczywiście potem w konkretnym czynie wyciągnij rękę, nie potrafili nic uczynić. W tym liturgicznym przykładzie nawet jest tak, że naradzali się między sobą. Jeszcze wcześniej jest, a oni tracąc rozum ze złości, naradzali się między sobą, co by mogli zrobić z Jezusem. Kochani, nie tak dawno, w ubiegłym tygodniu, Episkopat Polski, biskupi wydali takie oświadczenie, w którym było jednoznacznie jest oświadczenie Kościoła, jednoznacznie jest napisane, że choroba psychiczna nie usprawiedliwia do tego, żeby ktoś mógł popełniać aborcję. Wielu oczywiście wściekło się z wielką jakąś taką pasją znowu w stronę Kościoła, w stronę też tych, którzy bronią tego stanowiska, między innymi polityków też, którzy bronią tego stanowiska. Wściekło się znowu, bo Jezus zadał ustami Kościoła, zadał proste pytanie. Co wolno uczynić wobec człowieka? Czy życie ocalić, czy zniszczyć je? Co wolno uczynić? Czy dobro uczynić, czy zło?
I kochani, na nic tutaj wykręcania się przeróżnych jakiś, tak jak diabeł trochę, który próbuje, jak wąż, który próbuje się wyślizgnąć, że są pewne okoliczności, że są takie, że siakie, że owakie, czyli trochę tak jak ten szabat, broniąc bezpodstawnie jakieś litery tylko szabatu, mówią, że nie wolno ci tego robić, więc tutaj to są wszystko tylko jakieś podstępne zagrywki złego ducha i tych, przepraszam za, ale parszywych programów politycznych, które mówią o tym, że my będziemy zabijać. My będziemy zabijać. My będziemy dawali taką wolność, bo każdy ma prawo do wolności. Jeszcze raz zadaję pytanie Jezusowe. Czy wolno ocalić życie, czy zniszczyć życie? Co wolno zrobić? Jeśli jesteś katolikiem i w pokrętny sposób zagłosujesz, czy popierasz takich, którzy mówią zniszczyć życie, nieważne, czy oni to pod przesłankami choroby psychicznej ukryją, czy jakieś jeszcze innych okoliczności, ale mówią zniszczyć życie. To jesteś tak samo jak ci faryzeusze, jesteś tak samo jak ci, których ogarnia wściekłość i zaczynają się naradzać, w jaki sposób i co mogą zrobić, żeby zamknąć usta Jezusowi. Dzisiaj oczywiście w sposób taki kościołowi, czy tym, którzy są za życiem, są za tym, by bronić życia. Więc moi drodzy, bądźmy, jeśli chcemy być katolikami, to bądźmy katolikami, którzy słuchają Jezusa od A do Z, od początku do końca. Trzeba być zimnym albo gorącym. Albo jestem w kościele i idę za Jezusem, również wtedy, gdy Jezus mówi tym wszystkim kobietom, tym wszystkim lekarzom, tym wszystkim krzykaczom, tym wszystkim politykom, mówi, zadając to pytanie, czy dobro uczynić, czy zło uczynić, co wolno zrobić. I bądź wtedy też odważny, gdy Jezus mówi tak, podejdź tu na środek. Podejdź tu na środek, mówi do tego człowieka, który ma uschłą rękę. To jest odwaga. Jezus nie wycofał się, nie powiedział, to nie ten czas, żeby teraz was tutaj drażnić, żeby was wściekłość ogarnęła. To nie ten czas, żeby teraz mówić o aborcji. To nie jest ten czas teraz, żeby się zastanawiać nad tym, bo teraz skupmy się na czymś innym. Nie, to jest ten czas. W tym czasie musisz sobie właśnie zadać to pytanie. Za kim ja jestem? Za czym ja się dzisiaj opowiadam? Za jaką prawdą ja się dzisiaj opowiadam? Za półprawdami, za fałszerstwem, za politykami, którzy mają krew na rękach, dlatego że mówią, my wprowadzimy takie prawa, że do 18 tygodnia, do takiego czy do takiego będzie można, bo wtedy jeszcze każdy ma prawo decydować o zabijaniu i o życiu. Czy za takimi ludźmi jesteś? To nie nazywaj się katolikiem. Odejdź od Ewangelii i nawróć się. I zmień, może przez ten ból serca, który przyjdzie, ale stań, bądź zimny albo gorący, stań, opowiedz się, bo Jezus niczego nie ukrywa po kątach. Jezus niczego nie ukrywa po kątach. Jezus mówi, podejdź tu i stań na środku, tak aby cię wszyscy widzieli, abym cię widział. I będziemy konfrontować twoją chorobę z moją prawdą, z moją mocą, z moim uzdrowieniem. Jeszcze raz, Jezus zadaje dzisiaj pytanie. Zadajcie sobie to pytanie, kiedy słuchacie polityków, to słuchajcie ich uważnie, bo są to często pokrętne osoby, które próbują na tak jak ten człowiek, który ma uschłą rękę, który jest chory, próbują na chorobie ludzi, na często jakichś tragediach ludzkich, próbują zbijać swój jakiś kapitał, chory kapitał, parszywy kapitał polityczny i kapitał, który jest sprzeczny z Bożymi przykazaniami. Sprzeczny z tym, co głosi Jezus. Co wolno? Ocalić życie czy zniszczyć je? Pytam was. To są słowa Jezusa. I spojrzawszy wokół na wszystkich, powiedział do człowieka, wyciągnij rękę. Jezus nie odpowiedział na to pytanie, tylko odpowiedział słowami, nie odpowiedział na to pytanie, tylko odpowiedział na to pytanie, bardzo konkretnie odpowiedział na to pytanie tym uzdrowieniem. Wyciągnij rękę. Więc dzisiaj Pan Jezus też chce uzdrowić ludzi, którzy Mu na to pozwolą, żebyśmy widzieli jasno też, kto jest kim i po której stronie.
nie da się godzić pewnych rzeczy, mówiąc, że tak, 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 ale nie, nie, nie. Trochę tu, trochę tam i tak być troszeczkę. I pamiętajcie, będzie ogarniała wściekłość ludzi, którzy zaczną się naradzać, co zrobić z Jezusem. Ja zdaję sobie też sprawę, że może niektórych ogarniać wściekłość, że tutaj stawiam sprawę trochę na ostrzu noża wobec życia i może mi ktoś powie, że ja się mieszam do polityki i może ktoś napisze jakiś komentarz, taki czy inny, może was ogarniać wściekłość. Możecie, jak to tutaj też jest w innym, możecie naradzać się między sobą, tracąc rozum ze złości, co zrobić, żeby zamknąć usta Kościołowi, Jezusowi, kapłanom. Możecie nas oskarżać o co tylko chcecie, ale prawda będzie zawsze zwycięska, jeśli nie na tej ziemi, to w wieczności. Pozdrawiam i błogosławię tych, którzy trwają w prawdzie, a tych, którzy trwają w półprawdzie, to błogosławię, żeby światło Bożej mocy, Bożego Ducha doszło do waszych zakamarków, byście mogli wyjść na środek i zostać uzdrowieni całkowicie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionego dnia. Do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da.